Nieraz, zwłaszcza kiedy doświadcza się bardzo wielkich ran, dzisiaj o tych ranach w kościele dużo się mówi, dużo o tych ranach słyszymy i w taki czy inny sposób te rany zadajemy, bardzo trudno jest zdobyć się na przebaczenie. I Paweł mówi: Zdaję sobie z tego sprawę, że jest to bardzo trudne i podchodzę do tego z szacunkiem. Ale warto się zdobyć na przebaczenie, bo to Tobie będzie dawało wolność, to będzie uwalniało Twoje serce. Jeżeli Ci to może pomóc, to przyjrzyj się Chrystusowi, który Tobie też przebaczył Twoje grzechy. Okej, okay, one będą pewnie dużo mniejsze, niż rany, które Tobie wyrządzono. Ale Chrystus Tobie też przebaczył i zapłacił za Ciebie cenę własnego życia. Niech to uwielbienie Chrystusa ukrzyżowanego za ciebie daje ci siłę, by uwolnić się od brzemienia nieprzebaczenia innym ludziom. Obłuda jest zawsze wtedy, kiedy próbuję wybrać Boga bez człowieka. Obłuda jest zawsze wtedy, kiedy szukam człowieka bez Boga. To, co próbuje wytłumaczyć dzisiaj Jezus faryzeuszom, jest pewnym pęknięciem w prawie, które pozwala im z jednej strony zatroszczyć się o swój majątek, o rzeczy materialne i zwierzęta, a nie pozwala jednocześnie zadbać, zadbać o dobro drugiego człowieka. Papież Franciszek w dokumencie Laudato si też zwraca nam uwagę na współczesną budę. Buda i faryzeizm nasz jest zawsze wtedy, kiedy próbujemy zadbać o planetę, a nie pamiętamy o człowieku. Ideologia jest zawsze, kiedy dzielimy. Boże jest zawsze wtedy, kiedy łączymy. I planeta, i świat, i człowiek. Nie możesz zadbać o planetę, nie możesz troszczyć się o świat, kiedy nie potrafisz zadbać o człowieka i zauważyć dar jego życia, świętość jego życia, od poczęcia do jego naturalnej śmierci.